Ciao a tutti, witajcie Mangiare Łewki! Benvenuti al canale Mangiare Łewki! Rimanete con me, vedete vi do ricetta. Alessandro! Ciao a tutti! No właśnie, jesteś dzisiaj pierwszy raz w kuchni u mnie. Kuchnia to jest kuchnia włoska, będę coś fajnego robić. Moje filmiki wychodzą we wtorek, w czwartek i w sobotę, a czasami i częściej. Zapraszam Cię do subskrypcji mojego kanału Mangiare Łewki. Dajcie lajka, róbcie subskrypcję, piszcie komentarze i co? I dzisiaj w roli głównej, kochani, w roli głównej jest kapusta. Młoda kapusta, cavolo po włosku, prawda Alessandro? Tak. Cavolo. I z tą kapustą zrobię dzisiaj kotlety mielone. Tutaj mam mielone z łopatki. I po włosku to kotlety się nazywają polpettine di carne con la verza. No i zaraz zabieram się do przepisu. Zapraszam Ciebie na mój przepis. Do przygotowania naszych kotletów mielonych z kapustą młodą będzie nam potrzebne 0,5 kg mięsa mielonego, ja mam z łopatki, połowę takiej kapusty, pół pory, jeden ząbek czosnku, pęczek pietruszki, bułka tarta do obtaczania, sól, pieprz i olej. Porę musimy poszatkować i umyć. Teraz taką poszatkowaną porę musimy umyć pod bieżącą wodą. Porządnie ją umyjemy, bo w tej właśnie w tej porze jest piasek. Teraz poszatkujemy naszą kapustę drobno. Tak jak potrafimy, każdy szatkuje jak umie. Jeżeli ktoś w domu ma tą szatkownicę taką małą, to bardzo proszę. Ja akurat nie mam, więc sobie nożem poszatkuję. Jeżeli jest takie długie, to tak przekroimy, żeby było mniejsze. Ok, i teraz ją tak zgnieciemy jeszcze. Ok. I taką, o, zobaczcie, tak ją trochę trzeba ugnieść, żeby była miększa. A teraz biorę patelnię i już dalej pokazuję. Wlewam olej, gdzieś tak z dwie łyżki. Czosnek nieobrany zgniotę. Ok, i wrzucę na patelnię, wrzucę naszą porę i tak podduszę z 2-3 minutki. Czosnek teraz wyciągamy z naszej patelni i wrzucamy naszą kapustę. Też 10 minut będziemy dusić na średnim ogniu. Przepis na te kotlety mielone z kapustą, z młodą kapustą, dostałam od kolegi Damiana. Dziękuję Ci, Damianie. Fajny przepis. Na pewno będą pyszne. Naszą kapustę posolimy lekko i popieprzymy. No i tak właśnie będziemy dusić 10 minut. A jeszcze jedno, na średnim ogniu ją tak właśnie podsmażamy, podduszamy. Kapustka już jest gotowa, więc wyłączę i położę do ostygnięcia. Kapustę wyłożyłam na talerz, szybciej mi ostygnie. Teraz zabieram się do mięsa mielonego. Na początku, jak wykładałam wszystkie składniki, nie wyłożyłam jajka, chociaż jajko jest jedno nam potrzebne. Teraz pietruszkę mam umytą, poszatkuję. Mięso już przełożę sobie do mojego właśnie większego półmiska. No i dalej idziemy z przepisem. Pietruszkę rzucę. Rozbiję jajko. Dodam jedno jajko. I kapustę naszą. Kapusta już jest ostudzona. Możemy dodać do naszego mięsa mielonego. Oczywiście. I później wszystko to wyrobimy, doprawimy. Będziemy formować kotleciki. Posolimy jeszcze. Popieprzymy. I wszystko to ładnie wyrobimy. Bierzemy
taką małą część. Formujemy małe pulpeciki, kotleciki. Wkładamy do naszej bułki, obtaczamy i tak wszystkie po kolei. Z pół kilograma mi wyszło 16 takich kotlecików. Teraz sprawdzamy, czy nasz olej jest gorący, żeby wyłożyć nasze kotlety bielone. Albo bierzemy kawałek pietruszki, albo innego zielska, zioła i wrzucamy. Oj, widzicie, o, już jest. Albo wkładamy i patyczek i koło patyczka ma się zrobić właśnie taka pianka, jak widzicie. To znaczy, że już jest gotowy. I teraz wykładamy nasze polpety. Ale strzeliło na mnie jak z pancernego, z lufy. Normalnie prawie mnie opryskało, ale dobrze, że mam fartuch. Kotlety już mamy na patelni, teraz przykrywamy pokrywką i tak dusimy z jednej strony, nie wiem, no z 10-15 minut zobaczymy i później z drugiej strony. Na średnim ogniu.